Euroregion Śląsk-Cieszyński to najmniejszy z euroregionów na granicach Polski. Na pograniczu polsko-czeskim działa ich jeszcze 5. Umowa o jego utworzeniu została podpisana 22 kwietnia 1998 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA ze strony polskiej oraz Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej ze strony czeskiej. Euroregion leży w obszarze przygranicznym południowej Polski oraz północno-wschodnich Czech w bliskim sąsiedztwie Słowacji. Naturalną oś tych terenów tworzy rzeka Olza, nad którą leżą miasta Cieszyn i czeski Cieszyn, stanowiące symboliczne serce regionu. To obszar, który wciąż stanowi nie tylko kulturową wspólnotę opartą o nieprzerwanie żywe i atrakcyjne dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego oraz południowej części Górnego Śląska. Współpraca polsko-czeska w obszarze Euroregionu Śląsk-Cieszyński, także dzięki Funduszowi Mikroprojektów, pomaga budować transgraniczne partnerstwa dla samorządów lokalnych, instytucji kultury, szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. Ogromną rolę odgrywają w niej inicjatywy własne, zgrupowane w liczne projekty i programy, dzięki którym każdy skrawek polsko-czeskiego pogranicza staje się z roku na rok bardziej wartościowy dla mieszkańców i turystów. Tylko trzeba się cieszyć, że gminy w poszczególnych państwach chcą współpracować. Zresztą jesteśmy tu na Śląsku, więc bariery językowe nie wchodzą w grę. Jest ta współpraca. Dzisiaj możemy komunikować się bez barier granic. Tylko się cieszyć. Czeski Cieszyn a Cieszyn są centrem a sídlem euroregionu. Cieszyńskie, Slezsko, Śląsk, Cieszyński. Z jednej strony nás spojuje a dělí hraniční řeka, Olza, Olše, jak do který název využívá. Takže to rozhodnutí bylo jasné. Udělejme z této řeky spojující element, spojující součást. Zahrada dvou břehů byl asi jeden z těch nejlepších kroků, které jsme společně mohli vymyslet. Współpraca transgraniczna na Śląsku Cieszyńskim to nie konieczność, ale wszystkim potrzeba wynikająca z chęci współpracy samorządów zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie granicy. Tą współpracę ułatwia nam Euroregion, który nie tylko łączy partnerów, ale również pomaga przygotować projekty, pomaga je również zrealizować. Z tych zadań inwestycyjnych, jakie robiliśmy, dotyczących dróg, to nigdy byśmy z własnego budżetu takich inwestycji nie zrobili. Współpraca w ramach Euroregionu, czy w ogóle współpraca transgraniczna jest dla nas bardzo istotna, dlatego że możemy nawzajem się spotykać, możemy tutaj się od siebie nawzajem dużo uczyć, podpatrywać rozwiązania, które funkcjonują u naszych sąsiadów, no i być dla siebie taką inspiracją. Również przez Euroregion jest to podkreślane, że najważniejsza jest idea, najważniejsze jest, żebyśmy chcieli się ze sobą spotykać, żebyśmy chcieli ze sobą współpracować, a środki europejskie są tylko takim uzupełnieniem. Důležité, abychom se potkávali, abychom si vyměňovali zkušenosti v těch různých oblastech, protože každý máme jiné znalosti a jiné povědomí o těch věcech a když si to budeme vyměňovat a komunikovat spolu, protože jsme velmi blízko vedle sebe, tak si myslím, že to vždycky musí být přínosné. No ale my máme celý šereg takých projektů, one, že mluvím, projekty měnké, one jsou realizované přes různé instituce, albo związane z miastem, albo czasami całkowicie poza miastem, jakieś stowarzyszenia, sport, bo to też się odbywa. A więc jakby warunek jest taki, że generalnie musi być partner po drugiej stronie, po stronie czeskiej, który też jest zainteresowany tą współpracą. I takich partnerów mamy. My się spotykamy poprzez Euroregion Śląsk-Cieszyński z gminami Śląska Cieszyńskiego, Zaolzia. I tam tych partnerów po prostu jest wielu. Najczęściej miasto, tak jak miasto Jastrzębie, no to jest naturalne, że partnerami naszymi są Chawiżów i Karwina, czyli duże miasta, ale również jeżeli chodzi o poszczególne gminy, które tworzą Śląsk Cieszyński, to dobrze rozwijam tą współpracę z gminami ze strony czeskiej. Tych możliwości będzie jeszcze więcej jak dotychczas. I właśnie chcielibyśmy, żeby nie tylko na
tej úrovni kierownictwa miast, ale żeby co najwięcej ludzi nawzajem spotykało się przez granicę. Od niepamięci było, że mamy wiele wspólnego, że się poznamy, że się rozumiemy, a że na to chcemy nawiązać, a w tym chcemy pokraczować. Spolupracujeme velice konkrétně tak, že jsme realizovali společně mnoho desítek projektů, velkých, malých, a já věřím, že máme dobrou základnu pro to, abychom na základě zkušeností, které jsme získali, abychom další projekty mohli dělat. Działanie Euroregionu Śląsk-Cieszyński to przede wszystkim mrówcza, pozytywistyczna praca, praca na rzecz pogranicza polsko-czeskiego. Euroregion Śląsk-Cieszyński realizuje liczne własne projekty turystyczne, oparte na wymianie informacji, na transferze dobrych praktyk z innych europejskich granic, ale Euroregion, nasz Euroregion, podobnie jak i inne na polsko-czeskim pograniczu, to również mikroprojekty, to wspieranie z europejskich środków, inicjatyw, planów, przedsięwzięć innych publicznych i pozarządowych instytucji na naszym pograniczu. Oceňujeme dlouhodobé projekty přeshraniční spolupráce, které jsou podporovány ze strukturální fondu Evropské komise. Tento program patří v rámci Evropy jeden z nejlepších a i Evropská komise oceňuje, jak projekty jsou čerpány. Spolupráce, která dřív byla přeshraniční nebo mezinárodní, dneska přešla v sousedskou. Euroregion Śląsk-Cieszyński od lat korzysta z dobrych praktyk z innych europejskich granic. W szczególny sposób przebiega współpraca z pograniczem francusko-niemieckim, z partnerskimi Eurodystryktem Regiopamina i Euroinstytutem w Kel. Współpraca ta inspiruje nowe formy działalności nie tylko w euroregionie, ale i w obszarze polsko-czesko-słowackiego trójstyku granic. Podobne problemy, które mamy na czesko-polskiej granicy, řeší kolegové na hranici německo-francouzské nebo na hranici francouzsko-belgické, tam, kde spolupráce probíhá významně déle a přesto se nám nezdá, že by byli déle než my. Eurodistrict Regiopamina coopère avec l'Euroregion ici à... Euroregion Śląsk-Cieszyński współpracuje od lat z Eurodystryktem Regiopamina. Odkryliśmy w czasie tej współpracy, że nasze regiony są do siebie zbliżone. Mieliśmy także okazję przekonać się o tym podczas różnych projektów, które przeprowadziliśmy razem i które ukazały nam właśnie te podobieństwa. D'autres fonds ressemblent en fait au niveau des partenariats à peu près à ce que nous faisons chez nous. Jest to bardzo wysokiej jakości partnerstwo. Znamy się od wielu lat, z perspektywy sieci TEIN od 2010 roku. Wówczas stworzyliśmy sieć, ale również w układzie bilateralnym współpracujemy ze wszystkimi strukturami, które są tu obecne, a zwłaszcza z partnerami z Polski, ze Stowarzyszeniem OLZA i z partnerami z Republiki Czeskiej, Stowarzyszeniem Euroschola, którzy nas goszczą u siebie i z czego się bardzo cieszymy. Partnerzy Euroregionu mają licznych instytucjonalnych partnerów po obu stronach granicy. Aktywnie współpracują z pozostałymi euroregionami na granicach Polski i Republiki Czeskiej oraz z wieloma podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie transgranicznych programów FARE Credo, FARE CBC, Interreg 3A czy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Perspektywy Finansowej 2007-2013 i tej nowej na lata 2014-2020. Dotychczasowe efekty działalności oraz kolejne wyzwania, jakie przed nim stoją, są niezbitym dowodem na to, iż Euroregion Śląsk-Cieszyński był i nadal jest potrzebny na polsko-czeskiej granicy. Kiedy zaczynaliśmy budować Euroregion, zależało nam głównie na tym, żeby tworzyć mosty zaufania między ludźmi, między władzami lokalnymi, między społecznościami, między gminami. To był nasz główny cel. Szukaliśmy wtedy dobrej formuły. Najpierw współpracowaliśmy, a potem
znaleźliśmy formułę euroregionu. Dzisiaj, gdy patrzymy na doświadczenia naszego euroregionu, można powiedzieć bardzo wyraźnie, że w Europie te euroregiony, w których naprawdę chodzi o budowanie zaufania, o współpracę, o to, żeby ludzie rzeczywiście chcieli ze sobą działać, a nie tylko o to, żeby brać udział w projektach europejskich, te euroregiony odnoszą sukcesy. Te przetrwają. Te rzeczywiście dają dobre efekty. Czyli to, co jest naturalne, to, co wypływa z prawdziwej woli i chęci współpracy i współdziałania. W Europie to widać bardzo wyraźnie. Niektóre euroregiony są tylko i wyłącznie po to, żeby załatwić pewne sprawy bądź zdobyć określone środki na konkretny projekt. To też dobrze. Ale prawdziwa współpraca jest właśnie taka jak u nas. Taka jak tutaj na Śląsku Cieszyńskim. Współpraca budowana na zaufaniu, na chęci współdziałania, na tym, że ludzie chcą ze sobą razem pracować.